Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. Dzisiaj opowiem Wam, jak modyfikować marginesy. Aby zmienić szerokość marginesów, wybieramy z paska narzędzi zakładkę Układ, a następnie rozwijamy menu Marginesy. Mamy tutaj do dyspozycji zestaw domyślnie zdefiniowanych w Wordzie marginesów. Zawsze w dokumencie domyślnie brane są marginesy normalne, one mają po 2,5 cm z każdej strony. Ustawimy sobie teraz marginesy wąskie. I tutaj, jak widać, szerokość tych marginesów jest teraz dużo mniejsza. Kolejne ciekawe marginesy, które tutaj mamy, takie dosyć nietypowe, to są marginesy lustrzane. One są stosowane w dokumentach drukowanych dwustronnie, często spotykane w pracach magisterskich czy w książkach. I mamy tutaj do dyspozycji marginesy zewnętrzne i wewnętrzne. One na przemian, na kolejnych stronach są z różnej strony. Raz margines wewnętrzny mamy z prawej strony, raz mamy z lewej strony. Mamy również możliwość zdefiniowania marginesów niestandardowych i decydowania o konkretnej szerokości każdego z marginesów. Ja ustawię sobie na przykład margines górny na 2 cm, dolny również na 2, a prawy margines ustawimy sobie na przykład na 4 cm. I klikam OK. Jak widać, powyższe wartości zostały zastosowane i mamy tutaj 4-centymetrowy margines, tu mamy 2-centymetrowy i na dole strony również mamy 2-centymetrowy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!